No to pierwsze pytanie od razu moje. How are you, my friend? Everything fine, my friend. Now I'm still hungry and still success. Czekaj, czekaj, czy tłumacz jest już podpięty? No właśnie, bo nie wiem, 3 miesiące na Florydzie, to myślę, że faktycznie czasami tłumacz byłby potrzebny. No tak, teraz już troszkę poważniej. Oczywiście cały czas się uczę angielskiego. Przez 3 miesiące miałem bardzo mocną praktykę. Więc coraz lepiej się czuję w tym angielskim, aczkolwiek jeszcze wiele mi brakuje, zdaję sobie tego sprawę. Mój wywiad pewnie po walce mógł być poniekąd troszkę humorystycznie przyjęty i ten, ale już generalnie coś tam coraz więcej, coraz składniej, więc coraz lepiej będzie. No to przede wszystkim gratulacje jeszcze raz, bo się należą jak najbardziej. Bonus za walkę wieczoru, bonus za knockout wieczoru. What's next? Bardzo dziękuję za gratulacje. Co następne? No bonus chyba za poddanie, nie? To jest tak z czystej matematyki wychodzi, więc tego bym sobie życzył, nie ma co ukrywać. Od jakiegoś czasu już odkąd się dostałem do UFC, że moim długoterminowym celem oczywiście jest pas UFC, nie ukrywam tego, mówię wszędzie o tym głośno, ale krótkofalowym jest oczywiście wygrywanie każdej walki kroczek po kroczku, no i zdobywanie tych bonusów, bo jak wiemy, jak zdobędę bonus, to znaczy, że będzie bardzo widowiskowi walka, będzie się bardzo podobała fanom, ja będę przede wszystkim zadowolony z tego, ze swojego występu, no i dostanę bonus, jesteśmy sportowcami, robimy to z hobby, z pasji, ale oczywiście zarabiamy na tym pieniążki, więc dostać 50 koła do przodu, nie? Zmienia życie. Nie będziemy tradycyjnie pytać się, czy zainwestowałeś już dobrze te pieniądze w przyjemności przede wszystkim. Zapytam bardziej, czy gdzieś tam na backstage'u już tak prywatnie poza kamerami zostałeś doceniony przez UFC? Wiesz, przyszedł Dana, poklepał po plecach, przyszedł matchmaker, powiedział good job. Nie. No to czekaj, zadzwonimy. No właśnie. Znaczy po pierwszej walce w Abu Dhabi, kiedy właśnie ta była kontrowersyjna decyzja, to wtedy podszedł Sean Shelby i powiedział, że mnie niczym się nie martwił, bardzo dobra walka, on też uważał inaczej i zaprosił mnie wtedy do Vegas. Tutaj było o tyle to bardziej chaotycznie, że tu bardzo szybko wszystko się działo, jeszcze z powodu na ten całą koronawirus, to było tak, że my przyjechaliśmy do szatni, nie wiem, z godzinę przed walką, że praktycznie wszystkie rzeczy, które miałem do odrobienia, to zrobiłem. Rozgrzewka, walka. Po walce od razu punkt kontrolny medyczny, od razu wywiady, od razu rozpakowywanie się i od razu powrót na halę. Więc tak na dobrą sprawę nie miałem jeszcze czystego kontaktu z Daną, czy z Seanem, czy z kimś innym. Bo nie ma co ukrywać, byłem pierwszy raz w Las Vegas, więc tylko jak się pojawiłem w hotelu, przebrałem manatki, zabrałem torbę i z Borysem poleciliśmy w centrum, więc nawet nie dotrwałem do końca gali, żeby ją oglądnąć, więc tak to wyglądało. Wiem, że już obejrzałeś tę walkę, zdaje się, w samolocie, tak wracając. Jest, tak. Mówisz zawsze, że jest coś do poprawy, to co jest do poprawy po tej walce? No tak, ja jestem też zawodnikiem, co troszkę może krytycznie do siebie podchodzi, aczkolwiek zawsze dążę do profesjonalizmu i żeby być perfekcyjnym w każdej płaszczyźnie. Może nie tyle, co zabrakło, ale tyle, co może ja nie zrobiłem, co ja sobie zaplanowałem, bo oczywiście bardzo mocno się szykowałem na stójkę, trenowałem z bardzo wieloma stójkowiczami. Moja pewność siebie poszła mocno, mocno do góry w tej płaszczyźnie. I oglądając tą walkę z boku, wydawało mi się, że za mało jeszcze robiłem, czyli za mało kopałem, bo praktycznie kopnięć było bardzo, były trafne, były konsekwentne, ale było ich bardzo mało. I było bardzo mało akcji składowych, na przykład 3-4 ciosów. Dużo było na przykład pojedynczych, dużo było lewy, prawy, dużo było na przykład fejków góra, dół i z tego właśnie kontynuacja była w parterze. Ale nie było takich składowych, czystych akcji, tak jak na przykład ta akcja posłała Holtzmana na deski lewy, prawy, to była jedna składowa akcja, ale mogło być więcej, na przykład jeden kiwka, tu, czy 4 ciosy, odejście, praca na nogach. Później znowu jeden kiwka, odejście, tu, zejście na nogach. Więc to mam sobie tak jakby do zarzucenia, ale to już jest też do poprawy, więc zawsze fajnie, że jest coś do poprawy, to znaczy, że się rozwijamy, zrobimy progres i do kolejnej walki wyjdę jeszcze innym zawodnikiem.